Dzień dobry Państwu, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Spotykamy się w okresie bardzo trudnym dla mieszczaństwa, ale wiemy, że nie jest to dzisiaj. Jeśli chodzi o resort rolnictwa, rozwoju wsi, to tutaj chcę zadeklarować taką ścisłą współpracę i służebną rolę resortu w stosunku do, w tym przypadku, do branży mleczarskiej. Tutaj kierownictwo resortu, ja jako minister, chcemy rozmawiać, chcemy słuchać wniosków Państwa doświadczenia i podejmować decyzje takie, które no, mam nadzieję i wierzę w to, w przyszłości doprowadzą do stabilizacji na różnych rynkach. Wiemy, że teraz mamy kryzys największy na rynku wieprzowiny i rynku mleka i tutaj naszym zamiarem i działania jest to, żeby to ustabilizować. Rozpoczynamy od tego, że stwierdzenia, że traktat akcesyjny, czy też traktat ustanawiający Unię Europejską nie jest realizowany. Szanowni Państwo, ja chciałbym też, jeszcze zapomniałem podziękować Panu Prezesowi, Panu Gosiowi za współpracę w ramach Komisji Rolnictwa, w której przewodniczyłem, te wspólne sprawy stawialiśmy. Teraz już jestem w innej roli, czyli można podejmować działania jako minister rolnictwa i rozwoju wsi w imieniu polskiego rządu i te działania jesteśmy zdeterminowani podejmować. Nie ukrywamy przecież, że w tych warunkach i prawnych, i organizacyjnych na forum Unii Europejskiej, jakie mamy. Wiadomo, że jest ten kryzys, on szczególnie był mocny w połowie ubiegłego roku. Komisja Europejska wydała to delegowane rozporządzenie dotyczące rekompensat 28,5 miliona euro i umożliwiło na dofinansowanie 28 milionów na rynek też wieprzowiny. Z tego jako resort rolnictwa skorzystaliśmy, zostały wydane te rozporządzenia, one już dzisiaj obowiązują i te środki w uzgodnieniu ze środowiskami zostały podzielone i one będą Państwu tam sukcesywnie zgodnie z tym rozporządzeniem przekazywane. Powstaje pytanie, co dalej robić. Ja na Komisji Radzie Ministrów do spraw rolnictwa w Brukseli w grudniu stawiałem ten problem, żądając jakby podjęcia działań przez Komisję Europejską na rynku mleka, w tym przypadku wieprzowiny. Teraz 15 lutego mamy kolejne posiedzenie Rady Ministrów i tam też zdecydowanie już bardziej chcemy ten problem postawić. Popiera nas 11 państw, tych 27, niestety nie wszystkie jakby chcą ten problem bardzo ostro stawiać i dlatego też mówię, że będziemy o tym rozmawiali. Dlatego dzisiejsze spotkanie, za które serdecznie dziękuję, i te wnioski, postulaty, które będziecie zgłaszali, będą oczywiście wykorzystane do dalszych naszych działań. Zresztą później zabierze głos pan minister Boguski, który na bieżąco to wszystko opracowuje i współpracuje z organizacjami działającymi w mleczarstwie i będziemy tutaj to stanowisko i ten problem starali się stawiać w zgodzie, czy też na podstawie tych wniosków, które Państwo zgłaszacie. Sytuacja jest taka, że komisarz Hogan na jednym z ostatnich spotkań powiedział, że po tych kilkunastu latach działalności na rynku, w tym przypadku rynku mleka, to co Pan mówił, Pan Prezes, doszło do sytuacji, że praktycznie Komisja Europejska nie wie, co ma dalej robić. Nie wie, co ma dalej robić. Taki mamy kryzys wyjściowy. I tak nie powinno być, ale tak, Szanowni Państwo, jest. Bo zdecydowanie trzeba domagać się zmiany tych rozporządzeń dotyczących rynków rolnych w obszarze zarządzania ryzykiem, aby tak jak postulowaliśmy to poprzednio jeszcze w ramach naszego programu, żeby jednak te stwierdzenia zawarte w aktach legislacyjnych Unii Europejskiej były konkretne, żeby było jasno określone, kiedy jest
ten kryzys, kiedy to, co mówi Pan Prezes, kiedy już Komisja Europejska musi podejmować działania, a nie może tylko wydawać akty delegowane. Dlatego nasze jakby działania będą szły w tym kierunku, ponieważ będziemy mieli przegląd wspólnej polityki rolnej, w ramach tego przeglądu będziemy chcieli otworzyć te akty bazowe, czyli między innymi rozporządzenie dotyczące rynków i po prostu żądać, żeby ta stabilizacja, która jest przewidziana w odpowiednich aktach w tym traktacie, żeby była realizowana, tyle mogę Państwu w tej chwili powiedzieć. Jesteśmy zdeterminowani, chcemy z Państwa słuchać, chcemy wspólnie walczyć o to, aby rynek mleka był w Polsce ustabilizowany. Proszę Jacka, który powie, jakie robimy działania, z kim się spotykam i jaki kierunek tutaj został wypracowany, jeśli chodzi o wewnętrzne rynki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Panie Ministrze, już Pan Minister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadam za sferę rynków rolnych i w związku z tym w moim zakresie działań jest także rynek mleka szeroko rozumiany. Sytuacja, jaką zastaliśmy obejmując resort, zarówno w zakresie mleczarstwa, jak i wspomnianego przez Pana Ministra rynku szczególnego, ale chyba w zakresie każdego rynku rolnego, jest rzeczywiście bardzo trudna. I my sobie zdajemy z tego sprawę. My wielokrotnie jeszcze będąc w opozycji, jako członkowie komisji, bo razem pracowaliśmy z Panem Ministrem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ja od lat 10, Pan Minister nie wiem, czy chyba dłużej, ciągle podnieśliśmy problem polskiego rolnictwa i jego przyszłości. Bo po wejściu Polski do Unii stało się tak, że poza pewnie pozytywnymi zmianami, które z tego tytułu w Polsce zdarzyły się, pojawiły się także negatywne czynniki w postaci zagrożeń, o których wcześniej nie do końca pewnie część miała świadomość Polaków, część nie, a więc zagrożeń w postaci otwarcia rynku, otwarcia wymiany towarowej i to w przypadku rolnictwa otwarcia dosyć szerokiego. Na to nakłada się jeszcze w ostatnich latach polityka Unii Europejskiej, której zmierza się w kierunku liberalizacji i otwarcia rynków pozaeuropejskich. I to jest proces, któremu Polska ciągle właściwie sprzeciwiała się, a już zdecydowanie nasza formacja Prawo i Sprawiedliwość ciągle mówiła o tym, że taki kierunek jest dla europejskiego rolnictwa i polskiego rolnictwa kierunkiem samobójczym i zabójczym. To mimo to nie było możliwości formułowania ostatecznych decyzji, ponieważ zdecydowana większość krajów nie popierała nas. I podam jeden tylko wariant, który zdarzył się już teraz, w czasie, kiedy my sprawujemy władzę, to jest konferencja w Nairobi, gdzie Polska podnosiła kwestię utrzymania subsydiów eksportowych. No i byliśmy jedynym krajem, który ten problem podnosi. No i niestety te subsydia zostały w Nairobi uzgodnione, zostało zniesienie, docelowe oczywiście zniesienie tych subsydii. Nie ma jeszcze umowy, ale w tym kierunku to zmierza. Podobnie jeśli chodzi o otwieranie innych rynków, Polska jest znowu albo osamotniona, albo w niewielkiej grupie państw, które próbują chronić swój rynek i rozumie chyba to, że w Europie doprowadzono do sytuacji, w której koszty produkcji są o wiele wyższe ze względu na wymogi środowiskowe, choćby wiele innych wymogów, które Europa sobie nałożyła. I musi ta Europa konkurować z państwami, w których takich wymogów nie ma.
no na to nakłada się jeszcze inna struktura rolnictwa, jak wspomniana dziś pana ministra Nowa Zelandia, gdzie koszty produkcji z samej natury, warunków naturalnych i warunków struktury gospodarstw jest kosztowo niższa. Ja nie mówię to po to, żeby usprawiedliwiać, ale żeby przedstawić kontekst sytuacji, w jakiej znajdujemy się jako Polska i jako Europa i z czym musimy się zmierzyć. Ale w ostatnim czasie obserwuję takie zjawisko, że w części państw, przynajmniej europejskich, to podejście się zmienia. Ja to powiem tak po polsku, bo ja się ze wsi godzę, ja do dziś mieszkam w swojej wsi, że jak bieda ich uderzyła, to też zaczynają widzieć, że no trochę to inaczej wygląda niż to się wydawało. Nie ma jeszcze radykalnej zmiany. Będziemy oczywiście podnosić nasze stanowisko i próbować szukać sojuszników, ale no, trzeba zdawać sobie sprawę, że w Unii Europejskiej sojusznicy mogą pojawić się tylko wtedy, jeśli będą mieli wspólne interesy. To Polska była tym dziwnym krajem Europy, w którym wydawało nam się, że wystarczy, jeśli z nami miło rozmawiają, to już wtedy realizują nasze interesy, nasze oczekiwania i dbają o nas. Nie no, Europa jest wspólnotą państw, jest wspólnotą państw, w których każde próbuje z tego tortu europejskiego ugrać jak najwięcej, no ale żeby to osiągnąć, to trzeba szukać sprzymierzeńców i zdobywać większość. Wydawało nam się i do dzisiaj jesteśmy przekonani, że była taka możliwość, iż na przykład w przypadku kar za przekroczenie kwot mlecznych było kilka państw zainteresowanych tym, żeby tych kar nie było. No bo przecież te państwa, nie tylko Polska, ale inne także i to duzi producenci w Europie, przekroczyli kwoty mleczne i kary z tego tytułu zapłacić także musieli. No ale nie było skutecznych działań, rozmów, negocjacji, aby taką większość zbudować. Jednym z pierwszych działań, które podjęliśmy jako nowe kierownictwo ministerstwa, było wystąpienie do Komisji Europejskiej, do komisarza Hogana o zgodę na odstąpienie od pobierania kolejnych rat tych kar. Bo sytuacja jest taka, że państwo spółdzielcy na ogół tutaj są na sali, więc a to jest większość przecież polskiego przemysłu mleczarskiego. Spółdzielnie płaciły tą ratę lub w przypadku, kiedy rolnik zdecydował się na niewystępowanie o ratę, całość kwoty. Części pewnie państwo pobrali już tą pierwszą ratę od rolników, a duża część pewnie w całości. Ale my jako Polska zapłaciliśmy 100% tej kary. To nowy rząd musiał pokryć całą karę i 100% tej kary do Unii Europejskiej wpłynęło. Więc wydaje się na pozór, że nie powinno być problemu z tym, żeby pozwolono nam na to, aby w tak trudnej sytuacji rynkowej, w związku z suszą, w związku ze spadkiem cen, Unia Europejska wyraziła zgodę na to, żebyśmy wewnętrznie pobrali wobec rolników umorzyli. Ale niestety wymagałoby to zmian rozporządzeń unijnych. No i odpowiedź na nasze pierwsze wystąpienie jest negatywna. Oczywiście my nie składamy broni, będziemy występować ponownie, przedstawiając konkretne rozwiązania, konkretne propozycje i szukając rozwiązań, które prawnych także, które pozwolą nam na to, żeby jednak do września uzyskać taką możliwość, aby rolników kolejnej daty nie ściągać. No czasu mamy trochę, ale niby dużo, ale znając mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej, jak wolno te Unii Europejskie miało, to tego czasu rzeczywiście też nie ma też tak wiele. I
to jest jedna kwestia, która jest bardzo istotna i ważna z punktu widzenia rynku, aczkolwiek ja wiem, bo do mnie też docierają pewnie do Państwa jeszcze bardziej te głosy tych, którzy kar nie przekroczyli, kwot nie przekroczyli, albo tych, którzy jeszcze dokupili w ostatnim rzucie te kwoty, że jest to niesprawiedliwe i no nie do końca może nawet no, sprawiedliwe powiem, bo uczciwość to jeśli zgodnie z tym, to uczciwe, ale nie do końca sprawiedliwe, żeby odstępować od karania tych, którzy dość, niektórzy mówią świadomie przekraczali kwotę. Ja mam trochę inne zdanie, bo pamiętam apele o to, żeby zwiększać produkcję, które wysyłało ministerstwo. No, władza jest ciągłością i mimo, że do niektórych rozwiązań poprzedników my się nie podpisywaliśmy pod nimi, to musimy konsekwencje ponosić. W związku z tym no, były apele o to, żeby rozwijać produkcję, były sygnały, że te kary mogą być o wiele niższe niż ostatecznie były. No a ja szkodowałem, że będą lepsze i wiem, jak się to wytroi, wydoli. I wiem, że tam nie da się zakręcić jednego z tych czterech kurków raptownie i zaprzestać produkcji. W związku z tym naprawdę to nie do końca była wina rolników, chyba w najmniejszym stopniu wina tych rolników. Ale rozumiemy tych, którzy nie rozumiem tych, którzy uważają inaczej, bo też pewnie te racje są podzielone. Nie będę Państwu mówił o tym, jaka jest sytuacja na rynku mleczarskim, na rynku produktów mleczarskich, bo Państwo najlepiej wiecie i Państwo moglibyście mi powiedzieć najwięcej. Natomiast wśród działań, które już są w trakcie, czy podjęte, takie, które miały pomóc przede wszystkim rolnikom, ale potem to mówię też o przetwórcach, o przedsiębiorstwach. To jest kwestia wcześniejszego uruchomienia płatności bezpośrednich. Tu także dostaliśmy sytuację bardzo trudną, bo system informatyczny nie pozwala na wypłatę i to właśnie szczególnie gospodarstwom mlecznym, bo tym, którzy zgłosili dopłaty do krów, tym, którzy zgłosili dopłaty na zazielenienie, czyli na tym towarowym gospodarstwom, te płatności, tak system budowano i tak został zakontraktowany ten system gdzieś tam wiosną, rok temu, że ci mają dostać dopłaty na końcu. W ostatniej kolejności. W pierwszej kolejności dostają małe gospodarstwa. I na to też już wpływu nie mieliśmy. Wielokrotnie spotykaliśmy się i wykonawcą systemu, i z agencją, kierownictwem agencji restrukturyzacji rolnictwa, żeby to odwrócić, niestety możliwości nie ma. Oczywiście wszyscy dostaną, na dzisiaj przynajmniej jest taka informacja, że wszyscy dostaną w terminie, który przewiduje prawo unijne i polskie, czyli do końca czerwca, no, ale ja wiem, kiedy się pole też wychodzi i kiedy te pieniądze są rzeczywiście najbardziej potrzebne. Dlatego zdecydowaliśmy się na krok, no taki krok dramatyczny, żeby uruchomić na wszelki wypadek, gdyby te płatności się rzeczywiście przedłużały aż tak bardzo, jak to się zapowiada, linię kredytową nieoprocentowanych kredytów obrotowych w sumie na 6 miesięcy na poczet dopłat bezpośrednich. Na ostatnim posiedzeniu rządu to rozporządzenie zostało przyjęte. Dziś, jutro, pojutrze najpóźniej zostanie opublikowane i będzie obowiązującym wtedy prawem. No tutaj, tak jak mówię, jest to jakaś droga dla tych gospodarstw, które zaczynają już tracić płynność finansową, ponieważ są problemy z zakupem paliwa, wozu, żeby wiosną ruszyć w pole. Nie będę też mówił o formach wsparcia dla rolników, które były zapisane w PROW-ie, o tych działaniach, które Państwo rolnicy dobrze znają, bo to można sobie i przeczytać. I zresztą tu na dzisiaj nic się nie zmienia, poza tym, że ogłosiliśmy harmonogram naboru, który jest dostępny na stronie.
stronie internetowej Ministerstwa naboru wniosków na poszczególne działania. My oczywiście przewidujemy korektę tych rozwiązań, ale ta korekta nastąpi dopiero od roku 2017 i tu też wsłuchujemy się w Państwa opinię, co skorygować, jakie działania wzmocnić, jakie są może nie aż tak konieczne, bo niezbędne, no to za dużo bym powiedział. I tutaj korekta jest możliwa, ale no niestety też dopiero od roku 2017. Jeśli chodzi o działania podejmowane na forum krajowym i w powiązaniu z działaniami unijnymi już w trakcie realizacji jest także rozporządzenie dotyczące uruchomienia instrumentu wsparcia, który przewidziała Unia Europejska, a więc rekompensaty z tytułu spadku cen, sytuacji trudnej rynkowej, a więc tych 29 milionów euro. My zdecydowaliśmy się na to, żeby kwotę podwoić, ale niestety nie trafią do, ta druga część kwoty podwojona nie trafi do mleczarzy, tylko do producentów trzody chlewnej, bo uznaliśmy, że tam sytuacja jest równie dramatyczna. Natomiast w rozporządzeniu wprowadziliśmy niewielkie korekty w tym projekcie, który był pierwotnie. No i pozwala to na to, żeby do każdego litra dopłacić niestety 1,4 grosza. No tylko przypomnę, że to kosztuje 120 milionów złotych. Nie przejrzałem na złotych. Produkcja mleka w Polsce jest, ja się z tego prostego wypada się cieszyć, jest tak rozwinięta, że rzeczywiście, żeby dopłacić znacząco, no bo znaczący to byłby poziom powiedzmy 10 groszy, no to już trzeba miliarda złotych w skali budżetu państwa, ale nie pozwala nam na to też prawo unijne, bo ten pułap został określony maksymalnie to, co przyznała Unia plus druga taka kwota z budżetu krajowego. Ale żeby nie czekać na dalszy rozwój sytuacji, w stanowisku, które pan minister będzie prezentował w dniach 14-17 na kolejnym posiedzeniu struktur unijnych, zawieramy wniosek o to, żeby ten instrument został powtórzony i uruchomiona kolejna transza pomocy dla producentów mleka i trzody chlewnej z budżetu unijnego z możliwością dofinansowania z budżetu krajowego. To jest wniosek polski. Będziemy po tym 15 wiedzieć, jaka jest reakcja innych państw Unii Europejskiej na ten nasz postulat. Nie zostawiamy też kwestii embarga rosyjskiego samemu sobie. W tym stanowisku także zawieramy wniosek o to, aby rozmowy z Rosją na forum, na poziomie Unia Europejska-Rosja zostały zintensyfikowane. Chcemy doprowadzić do tego, żeby rynek rosyjski został odblokowany, ale żeby zrobiła to Unia Europejska w imieniu wszystkich państw unijnych. Ponieważ pojawiły się takie próby zrobienia wyłomu, że niektóre państwa chciały rozmawiać indywidualnie, bilateralnie z Rosją i otwierać swoje rynki samodzielnie. Na to zgody Polski być nie może. Powinny być to rozmowy z Unią Europejską, Rosja, bo tak mówi zresztą prawo unijne. Kolejnym z działań, które proponujemy na rynku mleka, to jest kwestia zmiany w przypadku skupu interwencyjnego cen, korekty, bo Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu tego mechanizmu do końca września, ale ten mechanizm nie jest wystarczający. Prosimy o to, żeby zmiany zostały bardziej radykalne mechanizmy wsparcia rynku, także z subsydiami eksportowymi. Prosimy o to, żeby uruchomione zostały subsydie eksportowe poza rynek europejski.
tak jak powiedziałem na wstępie, mam nadzieję, że trochę zmieniło się już patrzenie dużej części państw europejskich, szczególnie tych dużych producentów mleka na sytuację na rynku, bo rzeczywiście ich też w podobnym stopniu jak Polski dotyka ten kryzys. No i może w końcu nastąpi zrozumienie, że same rolnictwo i sam przemysł mleczarski sobie z tymi problemami nie poradzi. Kolejną kwestią, której oczekujemy tu właśnie szczególnie od Państwa wsparcia i współpracy, to jest otwieranie kolejnych rynków pozaeuropejskich. My chcemy prowadzić bardzo aktywną politykę zagraniczną. Oczywiście prowadzi to minister spraw zagranicznych i rząd, ale w zakresie otwierania rynków handlowych także Ministerstwo Rolnictwa ma swoją cząstkę i chcielibyśmy, żeby także przy Państwa sugestiach, które rynki, którymi rynkami warto byłoby się zainteresować, zintensyfikować nasze działania. A ta intensyfikacja miała polegać na kilku kierunkach. Przede wszystkim chcielibyśmy bardziej efektywnie wykorzystywać fundusze promocyjne. Nie tylko fundusz promocji, ten, który jest w dyspozycji akurat nie ministerstwa, tylko strony społecznej, ale ja tu mówię o funduszach promocyjnych będących w dyspozycji ministerstwa, które także są w moim zakresie działania, czy też fundusze promocyjne, które są w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego, która także mi podlega, więc no chciałbym, żeby to była polityka, która nie prowadzi do tego, ja zresztą nie zarzucam, że to tak było, ale że odwiedzamy ciekawe miejsca na świecie, tylko jedziemy tam, gdzie możemy rzeczywiście coś osiągnąć, gdzie jest jakakolwiek szansa na sprzedaż. Ale to jest bardzo trudne zadanie, bo ocena, który rynek jest atrakcyjny, który rynek dla Polski może być otwarty, jest bardzo trudna. Tu oczekujemy też wsparcia od Państwa, bo Państwo przecież sami też próbujecie to robić. I często skutecznie, a mi się taki przypomina dowcip o tych butach z programami w Afryce, jak ktoś zna, jak nie to mogę odpowiedzieć już w kuluarach później, bo to nie miejsce na to. Tak więc kończąc, chciałbym powiedzieć, że w zakresie działania oraz Agencji Rynku Rolnego będą znaczące zmiany polegające na tym, że zintensyfikujemy swoje współpracę z jednej strony z każdą branżą, rynkową i z branżą leczną szczególnie, bo jest ona rzeczywiście w trudnej sytuacji, jest branżą, która oparła się niekorzystnym zmianom strukturalno-własnościowym, a więc to jeden kierunek działania. No i z drugiej strony chcemy zintensyfikować nasze działania, opracować program wsparcia produkcji mleka w Polsce, bo o ile w przypadku trzody chlewnej, to już mówimy o programie odbudowy produkcji, to w przypadku mleka odbudowa nie jest potrzebna, potrzebne jest wsparcie kompleksowe, obejmujące całość tego rynku, tak żebyśmy mogli, spotykając się za rok, dwa, trzy i cztery, mówić, że zrealizowaliśmy kolejne cele i coś udało się poprawić. My nie mówimy, tak jak zdarzało się czasem politykom mówić, że ministerstwo nie jest od tego, żeby regulować rynek, wpływać na ceny, kształtować rynek. Mówimy, że ten nasz wpływ jest na pewno ograniczony i sytuacją na rynkach światowych i prawem choćby unijnym, ale ten wpływ powinien być znaczący i polityka powinna polegać na tym, żeby próbować pomagać tym, którzy borykają się z problemami. A Państwo na pewno ich macie wiele i ja to bardzo wiele.